wyciąć. Dobrze, Wojtek Onsorge, obrońca Warty Poznań. W sobotę przed nami kolejny mecz, jedziemy do Lidera, do Chrobrego Głogów. Powiedz, jak tutaj atmosfera w zespole? Podejrzewam, że na pewno ta atmosfera jest lepsza po tym zwycięstwie z Rozwojem Katowic. Tak, zgadza się, no wreszcie wygraliśmy. Kibice się cieszą, my się cieszymy. Wszystko jest na pewno lepiej, wszystko jest na dobrej drodze. Na pewno poprawiliśmy sobie humory, no bo ile można przegrywać, a my jesteśmy takim zespołem, że my przegrywać na pewno nie chcemy. Nawet przy każdym remisie źle to na nas wpływa, no my musimy tylko wygrywać. Jednym słowem, mentalność zwycięzców. W ostatnim meczu trener musiał trochę przemeblować nasz skład. Gdzieś tam brakowało 5 piłkarzy z podstawowej jedenastki. Teraz już mamy w zasadzie optymalną jedenastkę na to spotkanie. Tak, ale myślę, że chłopacy, którzy zagrali w tym meczu, też dali z siebie wszystko, co było widać, no bo w 90 minucie strzeliliśmy bramkę. A dostaliśmy też parę minut przed, dostaliśmy bramkę na 2-2, co mogło na nas źle wpłynąć. Aczkolwiek dochodzą zawodnicy, którzy też grali bardzo często w pierwszym składzie, więc kadra jest jeszcze bardziej wzmocniona. Myślę, że teraz wszystko, nawet myślę, że znaki na niebie są takie, że wygramy ten mecz. Jakbyś miał w ciemno obstawić wynik tego meczu, jak byś typował? No zwycięstwo warte, no ja co mogę tu powiedzieć. Nieważne ile wygramy, czy wygramy 4-3, 3-1-0, 2-1, 3-1, 3-2, no myślę, że to jest obojętne. Myślę, że wygramy na pewno i będzie bardzo dobrze. Mecz atrakcyjny też dla kibiców. Dość duża frekwencja zapowiada się w Głogowie na stadionie wśród miejscowych sympatyków. Jadą też kibice Warty tutaj wspierać naszą drużynę. No ja właśnie miałem nadzieję, że nasi kibice też nam pomogą, pojadą z nami i na pewno nam pomogą, no bo zawsze są z nami. Tutaj jak pamiętam, jak właśnie graliśmy z Głogowem, to też przyjechała grupa fanatyków Głogowa. No myślę, że oświetlenie, boisko ładne, słyszałem. No to nic, tylko grać. I wygrywać. I wygrywać. Dobrze.